No i trzeba przyznać, że naprawdę dobrze pracuje tutaj oświetlenie, tak? Zobaczcie, jak te elementy kokpitu pięknie, dosłownie pięknie nam się przyciemniają. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Forzy Motorsport 8, czy po prostu Forzy Motorsport. I nie przedłużając, od razu przechodzimy sobie do gry. Moi drodzy, na samym początku, gram oczywiście na Xboxie, gram używając kontrolera, niestety moja kierownica obecnie nie jest wspierana. I tutaj na samym początku mamy do wyboru trzy opcje graficzne. Pierwsza, ta najmniej fajna, to znaczy wydajność mamy tutaj na wysokim poziomie, 60 klatek, w rozdzielczości 4K, ale grafika jest wtedy gorsza, nie? Więc po jakimś czasie pewnie właśnie tej opcji będziemy używać, jeśli gramy na Xboxie, dlatego że mamy najlepszą płynność, a więc najmniejsze opóźnienia w sterowaniu. Tutaj mamy wydajność, śledzenie promieni, czyli taka opcja między najlepszymi efektami wizualnymi, a najgorszymi. No i tutaj mamy efekty wizualne. Po prawej stronie możecie sobie zrobić stop klatkę i przeczytać, co dana opcja robi. Pokazuję wam dla właścicieli Xboxów, jak to tutaj wygląda. No i dzisiaj sobie włączymy te efekty wizualne, tą opcję taką najbardziej wypasioną. I teraz przechodzimy do gry. Dziękuję za dostęp do Forzy Motorsport przed premierą, w sumie długo przed premierą. Tutaj parę rzeczy jeszcze jest niedokończonych i niektóre opcje mogą nie działać dobrze, mogą być też jakieś błędy w grafice i tak dalej, także miejcie to na uwadze. Dali mi tą wersję, żebym sobie przetestował model prowadzenia i głównie jeździłem tutaj na padzie. I powiem wam, że jest absolutny sztos. Nie myślałem, że po Forzie Horizon 5 można aż tak fajnie zrobić jazdę na padzie. Serio. I tutaj do dyspozycji mamy jeden puchar, czyli to jest taka playlista z różnymi wyścigami, tak mówiąc w trybie Forza Horizon. Możemy sobie tu oczywiście wejść, ja już to przeszedłem parę razy, więc zaczynam bez samouczka. Wytłumaczę wam krok po kroku, jak to wygląda, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy wprowadzenie. Do dyspozycji w tej playliście mamy trzy samochody. Dwoma spośród tych trzech już jeździłem i sobie tam wbiłem na nich poziom. Zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi poziomami. No i mamy tutaj do dyspozycji chyba trzy tory. Musimy na tych torach najpierw przejechać trening, a potem musimy sobie na nich przejechać mistrzostwa. Możemy sobie w bardzo ciekawy sposób ustawić poziom trudności. No i teraz gram na Xboxie, będziemy mogli zobaczyć mniej więcej, jak ta grafika wygląda. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że jest absolutny sztos, zwłaszcza jeśli chodzi o oświetlenie, jak to pada na te samochody podczas wyścigów. Jest wow, będziecie w szoku. Natomiast nie jest to otwarty świat, tak? Jesteśmy tutaj na torze, jest to świat zamknięty, nie możemy sobie pojechać, wiesz, gdzieś tam w góry, w jakiś wulkan czy coś, no nie? No okej, więc tak, okazuje się, że ja chyba mam, a nie, dobra, mam tak, Mustanga, którego udało się zajebiście przebudować. Wiecie, jak to jest z Mustangami, one nie będą się prowadzić tak fantastycznie jak Civic Type R czy Subaru STI. Mustang potrzebował sporo dostosowania i to jest ciekawe, bo na przykład w Forzie Horizon 5, jak zainstalujesz sobie takie stabilizatory czy usztywnisz samochód klatką bezpieczeństwa, to nie czujesz tego aż tak. Samochód prowadzi się trochę lepiej, ale generalnie tak samo, nie? Tutaj natomiast kompletnie wszystko się zmieniło po zainstalowaniu choćby jednej części. W przypadku tego Mustanga akurat miałem dużo roboty, jeśli chodzi o prowadzenie, i udało się z niego zrobić naprawdę fajną wyścigówkę. Wow! Mocy tam trochę podkręciłem, ale nie trzeba, bo tam mamy V8. W Fordzie Mustangu problem był oczywiście taki, że jak dodawaliśmy lekko gazu na zakręcie, to rzucało nam dupę, nie? Dałem tam sportowe stabilizatory, mechanizm różnicowy, dałem bardziej otwarty i to sprawiło, że samochód stał się taką faktycznie wyścigówką, ale w Fordzie Horizon 5 na przykład, porównuję te dwie gry, bo
na moim kanale dużo osób właśnie gra też Forza Horizon 5 i część osób się zastanawia, czy Motorsport to będzie taka gra na zastępstwo Forza Horizon, czy to będzie... Nie, to jest... Trzeba traktować Forza Motorsport jako grę niszową dla osób, które faktycznie chcą poczuć tą symulację. Chcą poczuć coś więcej niż... samochody, które zamiast kół mają kostki lodu, ślizgają się wszędzie. Tutaj fury są przyczepne. Dokładnie, nawet na padzie czujesz moment, w którym samochód traci przyczepność i jest to absolutnie fantastyczne uczucie. Dobra, mam kasę? Nie mam kasy na Civica. Niedobrze. No to weźmy sobie tego Mustanga. Tak najfajniej brzmi, wymieniłem w nim wydech i tak dalej. No dobrze, co my tutaj mamy? Mamy tutaj poziom trudności drivatarów, zobaczcie. Możemy sobie ustawić na dowolną trudność, tak? Ja ustawię sobie teraz na 7, jeździłem do tej pory na 5 i było... Było to wyzwanie, żeby wygrać, dlatego że musiałem się przyzwyczaić do... modelu prowadzenia samochodów. Tutaj mamy premia za regulamin. Najwyższy poziom wyzwań wyścigowych, strategii i kar za ścinanie toru oraz kolizję z winy kierowcy. Zajmij pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, by otrzymać premię. Właśnie. I tutaj mamy sobie premię do kredytów. I w Forzie Motorsport jest tak, że kredyty wydajemy na kupno samochodów. Natomiast jeśli chcemy sobie ulepszyć daną furę, przynajmniej tak jest w tej wersji demonstracyjnej, jeśli chcemy sobie ulepszyć daną furę, to musimy nią dużo jeździć. I jak będziemy nią dużo jeździć, to odblokujemy tak zwane car points, czyli punkty danego samochodu. I ja już wbiłem sobie tutaj 11 poziom w tym samochodzie i niedawno odblokowały mi się na przykład nowe opony. To znaczy, mogę sobie dać tutaj opony wyścigowe. Wcześniej nie mogłem tego zrobić. I... zaraz wam zresztą pokażę. Zobaczcie, mam teraz poziom 12 nawet. I te poziomy sobie zdobywamy podczas treningów, podczas zwykłych wyścigów, wtedy kiedy zasiadamy za kółkiem danego samochodu i nim jeździmy. I zobaczcie, na przykład wałki rozrządu mamy zablokowane, od 23 poziomu się odblokowują, zawory od 26, a pojemność, zwiększenie pojemności od 30 poziomu. Natomiast dużo rzeczy już sobie tutaj odblokowałem przez to, że wbiłem poziom samochodu. Także widzicie, samo kupno samochodu nie jest jednoznaczne z tym, że będziemy mogli sobie go ulepszyć i zmienić kompletnie. Będziemy musieli nim też trochę pojeździć, żeby odblokować coraz to nowsze części. I tutaj mamy na przykład wymianę układu napędowego dopiero od 50 poziomu. W prawym górnym rogu widzicie dostępne CP i wykorzystano CP. Widzicie tam, nie? To są car points i możemy sobie wykorzystać te car points na poszczególne różne rzeczy. I ja odblokowałem ostatnio typ opon. O kurde, jakie to drogie. Nie myślałem, że uda mi się kupić jakieś lepsze oponki, bo jeszcze tym Mustangiem rzuca, ale już nie na tyle, żeby nie dało się go opanować. Tu możemy jeszcze szerokość opon z tyłu zwiększyć. Okej. Możemy dać szersze z tyłu. Czekajcie, powracamy do ulepszeń. I możemy... Czy zwiększamy moc? Mamy jeszcze trochę punktów do wykorzystania. Zwiększyłem poziom trudności botu, więc wypadałoby chyba coś tutaj poprawić. Dajmy sobie to i już właściwie mamy 600 punktów. I tutaj zobaczcie, zainstalowałem sobie stabilizatory tylne i stabilizatory przednie, dzięki czemu mogłem ustawić to zawieszenie w taki sposób, aby nie rzucało mi dupą, zwyczajnie. I tutaj mamy jeszcze zawieszenie. O, teraz chyba jest dobrze. Jak wcześniej grałem, to jak zainstalowałem lepsze zawieszenie, to miałem na minusie punkty. I teraz zwróćcie uwagę na prawą stronę ekranu. Tam macie wydajność i macie taką jakby charakterystykę samochodu, no nie? I dla Forda Mustanga, no oczywiście co? Szybkość i przyspieszenie jest na wysokim poziomie, ale hamowanie i sterowność już niestety totalna lipa, więc musimy trochę to poprawić. Musiałem trochę to poprawić i samochód... ulepszyć pod kątem prowadzenia, nie? Tutaj jeszcze mamy sprzęgło, widzę, że
niespecjalnie możemy tu już cokolwiek zmieniać. O, możemy sobie dać układ przeniesienia, jakiś tam chyba lżejszy, tak? Możemy sobie zainstalować i to właściwie wszystko, bo już tutaj nic więcej nie będziemy mogli zrobić. Także coś żeśmy tam poprawili, nie? I każdy samochód ma jakąś taką charakterystykę, która jest określona przez grę, ale chyba też jest to przeniesione z rzeczywistości, nie? To wszystko, co tutaj teraz robię, to jest tak naprawdę bardzo ważne, bo potem się okazuje, że idziesz na jakiś tor, na przykład całkowicie stokowym samochodem, fabrycznym samochodem, i okazuje się, że no, ciężko jest cokolwiek wygrać, tak? Więc tutaj stabilizatory zrobiłem z tyłu miękkie, z przodu są trochę twardsze, sztywniejsze, tak? I dzięki temu tej dupy tak nie rzuca. Tutaj zrobiłem sobie z mechanizmem różnicowym, ponieważ nie będziemy tym samochodem driftować, to mogłem zrobić, żeby ten mechanizm różnicowy był bardziej otwarty. I to jest najlepsze, że każda tutaj zmiana jest mega, mega, mega wyczuwalna, ale tak fest dobrze wyczuwalna jest tutaj w Forzie Motorsport 8. I to jest ogromna różnica w stosunku do Horizon na przykład. No dobra, przejdźmy sobie do wyścigu. W sumie rozgadałem się o tych wszystkich opcjach, ale one są bardzo ważne. To jest gra, to jest symulator i musimy tu przykładać uwagę do takich rzeczy jak dostosowanie samochodu. I to jest raczej gra wyścigowa dla spokojniejszych osób albo dla osób, które chcą poszaleć typowo na torze, poczuć ten samochód, tak? Gdzie musimy dużo czasu poświęcić na każdy jeden model. Więc w tej grze, jak jest na przykład, tam jest chyba ponad 400 samochodów, ale nawet jakby było te 50, to poświęcić uwagę na każdy z tych samochodów, trzeba poświęcić dużo czasu na to, tak, żeby to ogarnąć. Nie każde auto, żeby je wymaksować i tak dalej. Więc teraz mam wysoki poziom trudności. Zauważyłem, że boty potrafią zachowywać się w dziwny sposób, ale o tym za chwilę. Najpierw sobie kawałek przejedziemy, zobaczycie, o co chodzi, jak ta gra wygląda. Pamiętajcie, mamy na Xbox Series X ustawioną maksymalną grafikę i jedziemy. Tutaj mamy strefy na torze. Widzicie, że teraz jestem w jednej ze stref. O kurde, ale się fajnie teraz prowadzi to auto. I za wbicie poziomu, inaczej, za pokonanie tej strefy w dobrym czasie dostajemy też jakieś tam bonusy, chyba kredyty nawet. No na pewno w jakiś tam sposób levelujemy, tak? Ja aż tak dobrze nie znam tych wszystkich torów wyścigowych, więc korzystam sobie z linii pomocniczych. Jestem ciekawy, jak zmieniła się trudność botów teraz, jak wbiłem sobie dwa poziomy wyżej. Czy faktycznie będą dużo trudniejsze do pokonania? Nie wiem. Ale tak wracając do tej sztucznej inteligencji, ona została znacznie poprawiona. I nie tylko pod kątem tego, że jest oczywiście dużo trudniej i jakoś tak inaczej się te boty zachowują. Jest też zmiana w tym, że oni popełniają dużo błędów. Widzicie, tutaj z pita wyjechał sobie samochód i wjechał od razu na trawę, tak? I najlepsze jest to, że to wyglądało zupełnie naturalnie, w sposób, w jaki on tam wjechał. Miałem też wyścig, gdzie jechałem sobie samochodem i wyprzedziła mnie jakaś Honda i poleciała totalnie na przełaj przez tor, skracając sobie drogę, nie? Gdzieś tam zarzuciło mu dupę i tak dalej, zaczął się tam obracać, robić jakieś dziwne rzeczy. Także masz takie trochę złudzenie, grając z botami, że grasz z realnymi ludźmi, którzy są oczywiście bardzo kulturalni. Tacy się prawie online w ogóle nie zdarzają, ale czasami potrafią się zachować dziwnie, nie? Tak nie jak boty.
I to daje takie ciekawe wrażenie z grania tutaj single player. Teraz jesteśmy na sesji treningowej, gdzie naszym zadaniem jest oczywiście przejechać sobie 3 okrążenia. To jest nasz cel treningowy. I po tych 3 okrążeniach będziemy mogli już wziąć udział w wyścigu. I na tej sesji treningowej oczywiście też musimy sobie tutaj te strefki jak najszybciej pokonać. Podczas wyścigu też będziemy dostawać za to jakieś benefity. Chyba nie spoglądałem na to dokładnie, co dostajemy, ale chyba jakieś doświadczenie. Nowy rekord. Nagroda za awans do awans samochodu. O, PS, czyli chyba punkty doświadczenia albo coś takiego. Teraz wypadłem sobie z toru i jak wiecie, jak w Forza Horizon 5 na przykład wypadniecie sobie z toru, to co się dzieje? No nic, po prostu zaraz na niego wracasz. Tutaj kompletnie nie ma sterowania nad samochodem, tak? Wypadasz chociażby jednym kołem z toru, jest totalna katastrofa, samochód potrafi wyobracać. Ciężko go opanować, no już nie mówię o tym, żeby wrócić na tor. Trzeba zwolnić, tak, do 50 km na godzinę albo wolniej i powoli na ten tor się z powrotem wgramolić. Mało tego, zobaczcie, że on się w bardzo ciekawy sposób ubrudził od tego piachu. Jeszcze sobie zjedźmy tutaj. Musicie sami to poczuć, gra będzie w Game Passie i będziecie naprawdę w szoku. Bo tak, grało się w Forza Horizon 5 na przykład i myślałeś, ej no kurczę, tutaj na padzie jeździ się naprawdę zajebiście. I tak nie dochodziło do ciebie to, że ktoś mógł zrobić to lepiej, nie? O, zobaczcie, ten Nissan znowu w tym samym miejscu praktycznie wyjechał sobie z toru, nie? No, ale nie dochodziło do ciebie to, że ktoś w jakiejś grze mógł zrobić lepiej to sterowanie padem, a autentycznie na padzie można dużo, dużo wyczuć. Jedyne co trzeba sobie zrobić, jak macie oczywiście w miarę świeżego pada, a nie takiego, któremu już pływają, że tak powiem, drążki, co warto sobie zrobić, to przejść sobie do ustawień zaawansowanych kontrolera i zmniejszyć oś sterowania, na przykład do 3, tak żebyście mieli jak największy zakres sterowania padem, nie? No, i te martwe strefy sobie pousuwać. Tutaj dla sprzęgła nie trzeba, ale jeśli chodzi o sterowanie, warto. Jeśli chodzi o gaz, też warto, bo im więcej będziemy mieli regulacji na tym padzie w tej grze, ma to znaczenie, tak? Tylko musicie tak to ustawić, żeby wam sam samochód nie skręcał po prostu. Jeśli macie jakiś stary kontroler, który będzie wam skręcał autem, bo będą wam dryfowały gałeczki. Tak więc tutaj dodajesz sobie gazu na zakręcie, ponieważ ja już mam ten samochód dostosowany, mam tutaj skrócone biegi, mam ten mechanizm różnicowy otwarty, mam stabilizatory ustawione na miękkie, to mi tej dupy nie rzuci, ale standardowy Mustang, sami zobaczycie, jak będziecie grali, że standardowy Mustang, jak tylko dotkniecie gaz na zakręcie mocniej, tak troszeczkę, tak gwałtowniej nawet, nie chodzi o to, że dodać więcej gazu na zakręcie można, ale trzeba to robić w taki progresywny sposób, nie? Jak dodacie tak od razu gazu, to samochód wam wyobraca natychmiast. I to jest ogromna różnica w stosunku do Horizon 5 na przykład. Tam oczywiście też może się coś takiego zdarzyć, no przecież w ten sposób driftujemy, tak? Ale tutaj czuć to jakby lepiej. Te samochody są takie bardziej przyczepne. Są takie w punkt po prostu, że ta jazda na padzie nawet jest zajebista. A nie grałem jeszcze na kierownicy, także to jestem ciekawy, jak na kierce będzie to wyglądać. I teraz bierzemy udział sobie w wyścigu. Pamiętajcie, że mamy odpaloną grafę na maksa, co zresztą widać. I zaraz włączymy sobie widok z kokpitu. Ja jeżdżę na tym widoku zewnętrznym, bo też chcę wam pokazać, jak ta gra wygląda. Tak z zewnątrz, bo tutaj najwięcej widać, nie? I tak dalej. Ale tak wygląda sobie kokpit. No i trzeba przyznać, że naprawdę
dobrze pracuje tutaj oświetlenie, tak? Zobaczcie, jak te elementy kokpitu pięknie, dosłownie pięknie nam się przyciemniają. No, zajebiście wygląda ten nowy silnik. Właśnie, bo Forza Motorsport jest to pierwsza Forza od Forzy Horizon 2, która ma nowy silnik graficzny. Uwierzysz to? Więc teraz tak naprawdę i tak właściwie to na PC-tach zobaczymy w 100% pełną okazałość tej grafiki. Bo tutaj gram na Xboxie, to wiadomo, że jest jakaś optymalizacja hardkorowa i części opcji nie da się w ogóle włączyć, nie? Ale dopiero na PC-cie my zobaczymy, jak to wygląda. Chociaż i tak trzeba przyznać, że na Xboxie wygląda fajnie, nie? Teraz gram w tych 30 FPS-ach i grafika jest ciekawa. To i tak wiadomo, że na PC-cie będzie lepiej. Tutaj widzicie, że są naliczane kary za każdym razem, jak popełnię jakiś błąd, na przykład jeśli danego kierowcę zepchnę z drogi i mogłem tego uniknąć, to wtedy mogę dostać karę jakąś tam czasową, nie? Czyli na przykład jadę sobie, mogłem uniknąć danego zderzenia, czy tam kogoś zepchnąłem i wyglądało to na umyślne zepchnięcie, no to wtedy dostaję jakąś tam karę. Dostałem raz karę na wyścigu chyba pół sekundy. To jest dużo. Bo jak ci się uzbiera kilka takich kar, no to może być kłopot, żeby wygrać, nie? Nawet jeśli dojedziesz jako pierwszy. Zwróćcie uwagę też na to, jak samochód reaguje na gaz i hamulec. Chodzi mi o jego zawieszenie, tak? Nim buja przód, tył, lewo, prawo. I nie wygląda to tak sztywno, nie? Tak na marginesie, gram teraz na sterowaniu normalnym, czyli takim, które daje najlepsze wrażenia grania na padzie. Jest tutaj też sterowanie w pełnej symulacji. Ale powiem wam, że nawet na tym sterowaniu normalnym, gdzie gra nam pomaga jeździć tym samochodem, to czuję się bardzo, bardzo dużo. Tak, ja mam wyłączoną teraz kontrolę trakcji, te wszystkie takie wspomagacze, które zawsze mam powyłączane w tych moich Fordzach. To wszystko mam tak samo ustawione i samochodem jeździ się po prostu zajebiście. Jak po tej grze wrócisz sobie do Forza Horizon 5 na przykład, to będziesz miał wrażenie, jakbyś grał w jakieś Mario Kart albo coś takiego. Dobra, i teraz mamy sobie tryb fotograficzny jeszcze. Przyjrzyjmy się, jak wygląda model samochodu, w tym wypadku Mustanga. Tak, tutaj mamy... Czy widać chłodnicę w ogóle ładnie? Jak myślicie? Jest pod słońce, ale nie widzę tam chłodnicy. To jest ciągle wersja jeszcze przedpremierowa, nie? Mogą tam jeszcze jakieś detale dodać później, chociaż wątpię. Zobaczmy sobie jeszcze na zewnątrz, jak wyglądają postaci, które gdzieś tam nam stoją i kibicują. Tutaj jest taki gościu z afro. O kurde. Ten, no, tutaj wypadałoby pójść sobie do fryzjera, jeszcze coś z tą fryzurą tutaj faktycznie poprawić. Tutaj jest całkiem ładnie. Tutaj ma czapeczkę, całe szczęście. Także jakoś te postacie są, ale no, szału nie ma, nie? Jak widać, że są trójwymiarowe, nie są płaskie jak jakieś z kartonu czy coś takiego. No i ta okolica, no, wygląda w porządku, nie? Możemy sobie aparatem wyżej podjechać jak to, ale jeśli skupiamy się tylko i wyłącznie na naszym samochodzie, na oświetleniu, jak na niego wpływa to oświetlenie i na to wszystko, no to to jest absolutny sztos, nie? Zobacz sobie na to. Tylko widać, że tutaj jeszcze na przykład te lampy jakoś tak dziwnie wyglądają, ten grill wygląda ok, ale zwłaszcza te wydechy z tyłu, nie? Są takie jakby za mocno chromowane, bym powiedział. I cyk. I mamy sobie kolejne okrążenie, to już jest zresztą ostatnie. Ukończyłem na miejscu siódmym.
Także tak, jest znacznie trudniej, mimo to, że przeciwnicy mieli jakby gorsze samochody, no bo 562 widzę, to jest praktycznie stokowy samochód, nie? Jeszcze Supra, Supra z 20 roku, okej, to jest ta nowa, nie stara, więc nie ma wstydu, że mnie pokonała. No, i tak to sobie wygląda, tutaj mamy podium, no i uczestniczymy tu w takich mistrzostwach, gdzie oczywiście wiecie, jak to działa, zdobywamy punkty za każdą pozycję, im więcej punktów na koniec, tym wiadomo, nie? Dostajemy jakąś tam pozycję w klasyfikacji generalnej. No i tutaj możemy dalej pobawić się z wydajnością naszego samochodu. Powiem szczerze, przyspieszenie jest tutaj spoko, ale ja bym poprawił coś z aerodynamiką. No i właśnie, teraz kwestia spoilerów. Niestety, ale spoiler mamy ten sam, co w poprzednich Fordzach. Zwracam na wszystko uwagę, tak, no bo i tutaj takie same owiewki, więc zmniejszyła mi się punktacja mojego samochodu przez to, że zmniejszyła mi się szybkość i przyspieszenie przez większą aerodynamikę. To dobrze, bo zwiększyło mi się prowadzenie. No to ciekawe jestem, jak spoilery wpłyną na sterowność auta, czy coś się poprawi, czy nie. Zostawiamy sobie ten poziom trudności, to wszystko możemy sobie tutaj w każdym momencie zmienić, tak, jeśli nam coś tam nie pasuje, ale zostawimy sobie, ja lubię mieć wyzwanie, lubię skończyć sobie na, nie wiem, siódmej pozycji, ale wiedzieć, że te boty faktycznie dały z siebie wszystko, niż kończyć na pierwszej pozycji, ale wygrywając łatwo. Zobaczmy, zakręt. Tak, musimy oczywiście jechać z odpowiednią prędkością, żeby ta aerodynamika nam faktycznie coś robiła, nie? Jak będziemy jechać wolno, no to te spoilery nic nam nie będą robić. Okej, czuć teraz, że przyspieszenie nie jest takie raptowne, jak wcześniej. Okej, i tutaj widzicie, że pobiłem swój wcześniejszy rekord, już tutaj jeździłem na tym torze, ale pakiet dodatkowy sprawił, że samochód lepiej sobie radę daje na zakrętach. Nie odczuwam tego jakoś specjalnie, ale widocznie jakoś gdzieś tam podświadomie mam to uczucie, że mogę sobie pozwolić na więcej na danym zakręcie, nie? Najwięcej zmian w prowadzeniu poczułem po dodaniu tych stabilizatorów i po wymianie mechanizmu różnicowego. Wtedy samochód kompletnie się zmienił. Teraz jeszcze ten mechanizm różnicowy bardziej sobie otworzyliśmy, więc możemy sobie pozwolić na to, aby na zakręcie dodać więcej gazu bez kłopotu z tym, że nam coś tam wyobraca auto, ale jeśli mamy tak ustawiony dyferencjał, czyli otwarty, to wtedy na prostej drodze będziemy mieli gorsze przyspieszenie. Tak to działa. Ja zawsze lubiłem pokonywać zakręty szybko w każdej grze wyścigowej. Na prostej lubiłem się przygotowywać do następnego zakrętu, więc dla mnie przyspieszanie jest oczywiście ważne jak zawsze, ale też uwagę kładę na to, żeby dobrze pokonywać zakręty każdym samochodem, nie? Więc dostosować Mustanga do tego, aby zajebiście się zachowywał na zakrętach, to jest wyzwanie. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, prawda? I delikatnie operujemy gazem, delikatnie operujemy skrętem. Nie robimy wszystkiego na maksa, jak w Fordzie Horizon, tak, że dodajemy sobie gaz do końca i ten. Tylko tutaj musimy sobie delikatnie tym oparować. To już nie jest kwestia tego, że możemy jechać lepiej w Fordzie Horizon 5, jeśli będziemy sobie wszystkim delikatnie operować. Tylko tu jest kwestia tego, że musimy w ten sposób
regulować sobie gaz, skręt i hamulec, żeby osiągnąć lepsze czasy na torze. Pyk i mamy trzecie okrążenie, czyli w tym momencie możemy zakończyć trening. Obecnie moja kierownica nie jest wspierana tutaj, bo to jest taka trochę wersja demonstracyjna, wiesz? Nie wszystko jeszcze jest tutaj dostępne. No i teraz przed zawodami możemy po treningu stwierdzić sobie, ej, coś mi nie pasuje z samochodem, nie? Więc możemy sobie jeszcze coś tutaj dostosować. Gracze, którzy grali dużo w Forza Horizon, czy w ogóle w serię Forza, to nie będzie dla nich nic nowego, doskonale to znają, prawda? Tutaj oczywiście mamy też podpowiedź odnośnie tego, po prawej stronie mamy podpowiedź odnośnie tego, jak dostosowywać dane parametry. Na przykład mamy niskie ciśnienie w oponach, może obniżyć reaktywność, a wysokie jakość prowadzenia samochodu, nie? Czyli jak mamy niskie ciśnienie w oponach, no to możemy za szybko oponę przegrzać, przez co jej trakcja również się pogorszy. No i oczywiście zużycie, bo zużycie też musimy brać tu pod uwagę. Kolejną sprawą jest paliwo. Tutaj nie potrzebujemy aż tyle paliwa mieć w Mustangu. Będziemy robić ile tam? 4 okrążenia. Możemy dać sobie zapas paliwa 18% i to w 100% powinno nam wystarczyć do końca wyścigu. Pyk. I przechodzimy sobie do samego wyścigu. Jak odejmiemy sobie paliwa, no to samochód jest, wiadomo, lżejszy. Startuje z 12 pozycji. W sumie jestem ciekawy, jak teraz pójdzie, bo taki samochód jest bardziej żwawy po tych wszystkich dostosowaniach i tuningach. Także widzicie, tutaj trzeba się skupiać na tym, żeby dobrze auto dostosować, opanować, żeby spędzić z nim trochę więcej czasu, zaprzyjaźnić się, nie? Niż żeby zaraz skakać z klifu 300 metrów nad ziemią. I potem zmienić auto, wziąć następne, potem zaraz Ferrari, potem Bugatti Veyron. No nie, no tutaj trzeba etapami, po kolei i faktycznie zaprzyjaźnić się z danym samochodem, żeby wiedzieć, o co w nim chodzi i czym on nam pasuje. Osobiście nie brałbym Mustanga na wyścig, jeśli miałbym do wyboru Hondę i Subaru. Rzecz jasna, brałbym którąś z tamtych opcji, ale zobaczcie, że też udało się jakoś dostosować to auto w taki sposób, że jest konkurencyjne. Tutaj akurat mamy... chyba dostanę karę. Nie dostałem kary, okej. Zdarzenia na wyścigach się zdarzają, więc nie powinni się do mnie przyczepić. Także Forza Motorsport jest właśnie o tym, jest właśnie o spędzaniu czasu z danym autem, z dostosowaniem auta do danego wyścigu, z progresowaniem w jego odkrywaniu. Też pewnie będą tu jakieś wyzwania, też będą tu jakieś tutaj rzeczy do odkrywania i tak dalej, ale głównie chodzi o takie doświadczenie z motorsportu, nie? Nie chodzi tutaj o to, żeby szaleć tym autem i robić jakieś hardkorowe manewry. Oczywiście też będziemy mogli sobie na przykład podliftować samochodem czy coś takiego. Ale głównie chodzi tutaj właśnie o to, żeby samochodem się... żeby samochodem powalczyć, nie? I na takich zasadach faktycznie myślę, że hardkorowych. Przesadziłem. Tak, szacunkowo zostało nam paliwa na 3 okrążenia, zostało nam jedno. Więc mówię wam, musicie sobie spróbować koniecznie tej gry, chociażby w Game Passie, żeby pojeździć na padzie. Moim zdaniem, jakby zrobili taką fizykę do Forzy Horizon 6, wow. To by był sztos. To by był sztos, naprawdę. Tutaj faktycznie włożenie tych części ma ogromne znaczenie na prowadzenie samochodu. Nie byłoby takiego kombinowania, że ktoś tam wkłada jakąś część, żeby zbugować te statystyki, żeby samochód miał jakieś przesadzone przyspieszenie i tak dalej, nie? Tylko faktycznie każda część coś tutaj robi. I robi to, co powinna. To jest duży plus. Wow, ukończyłem na 7 poziomie jako trzeci. Mega się z tego cieszę.
i jestem trzeci w klasyfikacji generalnej. I tak to wygląda. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pytania, to co wiem, to wam odpowiem w komentarzach co do Forzy Motorsport 8. Na obecną chwilę mam tylko tą wersję jakby demo. Jeszcze sobie kupię tutaj Hondę i ją sobie przetestuję, bo myślę, że będzie dużo lepiej się prowadzić niż ten Mustang, ale Mustang wiadomo fajnie brzmi i ciekawie wygląda, no i każdy zna Mustanga, no to chciałem wam pokazać to. No i widzicie, tutaj mam jeszcze takie zablokowane playlisty, nazwijmy to, ale to się w tej grze nazywa puchary. I mamy dostęp do różniastych, przeróżniastych. O, tutaj jest chyba nowe Camaro, tak teraz patrzę. Tak, więc mamy dostęp tutaj do przeróżniastych różnych trybów, klas i tak dalej, nie? To chyba znacie z innych części Forzy. Ja mam tylko nadzieję, że będziemy mieli tutaj na tyle dobrą karierę, że przyćmi to karierę w Gran Turismo 7. Aczkolwiek ja tutaj widzę potencjał w Motorsport, jeśli chodzi o feeling z jazdy. Feeling z jazdy na takim głupim padzie, gdzie w Gran Turismo gram na kierownicy, ale na takim głupim padzie czuć zajebiście, co się dzieje z samochodem. Mimo, że tutaj nie mamy tych adaptacyjnych triggerów i tak dalej, same tylko wibracje. To ja nie wiem, jak oni to zrobili, szczerze mówiąc, ale na całym głupim padzie gra się zajebiście. I to musicie sobie przetestować. Uwierzcie mi na słowo, że warto. Trzymajcie się, na razie. Cześć.